No, przeciwnik bardzo dobrze mi znany, ale ja też znowu jestem znany Łukaszowi, tak? Też dużo razem sparowaliśmy, choćby nawet przed moją ostatnią walką, walką wieczoru w Częstochowie, którą miałem. No, jak się przygotowywałem? No, byłem troszeczkę na początku w Jeleniej Górze, teraz kilka tygodni spędziłem w Warszawie i trenowałem tutaj, sparując z Pawłem, z Kołodziejem głównie. Później Paweł pojechał do Wizny, to miałem dwóch innych sparring partnerów. Na ostatni tydzień przygotowań przyjechał do mnie do Warszawy mój brat Rafał z Jeleniej Góry, bo trener trzeci jest kontuzjowany. Z bratem mi się współpracuje genialnie, my jesteśmy już od kilkunastu lat nauczeni razem pracować, więc tak naprawdę mogę robić to, co chcę. Dobrze się rozumiemy, treningi nam razem wspólne wychodzą bardzo dobrze, jestem dobrze przygotowany, wiem tak naprawdę, czego po Łukaszu się mogę spodziewać. No nie mogę go zlekceważyć, jest on znany z tego kibicom, że jest odporny na ciosy, ambitny, na pewno nie odda tanio skóry, no ale ja myślę, że walka będzie tak naprawdę pojedynkiem jednostronnym. Co Łukasz będzie robił? On tak naprawdę bije zawsze lewy sierp w ciemno. Dla niego nie ma różnicy tak naprawdę, czy ten przeciwnik jest w tym miejscu, czy nie ma. Ja sparowałem z nimi bardzo często, właśnie było tak, że po każdym moim jednym ataku on bije lewy sierp w ciemno i nawet to było widać na urywce gdzieś tam sparingu z hukiem, bo no Łukasz na pewno też będzie dobrze przygotowany, bo był w Niemczech, na obozie przygotowywał się razem z Marko Hukiem, pomagał się Hukowi przygotowywać do walki z Afolabim, no więc miał genialnego sparing partnera. Myślę, że będzie przygotowany. Łukasz zna moje atytuły, zna moje słabości na pewno. Ja też wiem, że on akurat na te słabości liczy i teraz bardzo dużą uwagę przyłożyłem do tego, żeby właśnie wyeliminować to, na co on może liczyć, gdzie można mnie złapać. Ja dużo właśnie poświęciłem czasu teraz temu, a w szczególności z bratem Rafałem, któremu bardzo dziękuję, że zdecydował się przyjechać tutaj do mnie do Warszawy na ostatni tydzień, no bo nie miałbym możliwości się przygotować tak do tej walki, jak będę przygotowany. Chciałbym wygrać walkę przed czasem, ale no, jak wiemy, no, Łukasz nie przegrywa przed czasem, choćby nawet z Czakijewem, tak? Dwa razy walczył i walka się zakończyła na punkty. Gdzieś tam jedną porażkę w karierze ma, którą zakończył przed czasem. No, ja postaram się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby wygrać walkę przed czasem, ale i żeby w ogóle wygrać walkę. No i fajnie by było wygrać ją przed czasem, ale nie, na pewno nie będę się na to nastawiał, bo w ringu to jest tak, że jeżeli się nastawiasz na knockout, to zazwyczaj do niego nie dochodzi. Po prostu będę boksował swoje, mam jakiś cel, plan taktyczny, który będę chciał realizować krok po kroku w ringu. No i mam nadzieję, że to ja wyjdę z ringu zwycięzcą.